krótkie. Dzienne, nocne. Odblaski są różne, ale zawsze groźne dla kierowcy. Przekieruj się na szkła okularowe iDrive. Zredukuj niebezpieczne odblaski w okularach w nocy i w dzień. Zobacz więcej na iDrive.pl. Szkła okularowe iDrive już dostępne w salonach optycznych Italo Optica w Łodzi, Zgierzu i Głownie. W prezencie mini zestaw pierwszej pomocy. Więcej informacji na infolinii 42 715 55 55 oraz www.italooptica.pl. K-Smile Twój Zdrowy Uśmiech jest prywatną praktyką stomatologiczną w Zgierzu. W gabinecie zastosowaliśmy najwyższej jakości nowoczesne, zaawansowane technologicznie sprzęty i narzędzia wiodących zagranicznych marek. Używając wysokiej klasy materiałów oraz nowych technik i narzędzi, gwarantujemy najwyższą jakość leczenia, które popieramy naszą wiedzą i doświadczeniem. W gabinecie świadczone są usługi ze wszystkich dziedzin stomatologii. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najdokładniej zrozumieć, doradzić i pomóc w danej sytuacji. K-Smile. Razem zadbajmy o Twój zdrowy uśmiech. Dobry wieczór, w środę 5 kwietnia, Rafał Woźniak, zaczynamy wydarzenia Telewizji Centrum. Oto niektóre tematy na dziś. Emerytura szansą na rozwijanie nowych pasji. Seniorzy uczą się obsługi komputera. Bardzo chcę się nauczyć na komputerze, ponieważ dużo różnych wiadomości można się dowiedzieć. Powiemy także o trwającej rekrutacji do przedszkoli. Miejsc jak zwykle jest mniej niż chętnych. Otwiera się też oddziały przedszkolne, żeby wszystkie dzieci mogły rozpocząć naukę w przedszkolu. W piątkowym wydaniu programu lokalnego mówiliśmy o tragicznym wypadku, w którym w beczce z tak zwaną deszczówką utonął 3-letni chłopiec. Dziś wracamy do tematu. Babci dziecka, która opiekowała się feralnego dnia dwójką rodzeństwa, prokuratura postawiła zarzuty. Dwójka wnuczków, 1,5-roczna dziewczynka i 3-letni chłopiec był pod opieką babci. W trakcie, gdy zajęła się przewijaniem młodszego rodzeństwa, starsze wybiegło z domu. Niedomknięta furtka do zamkniętej części ogródka była prawdopodobnie przyczyną tragedii. Doszło do niej na jednej z posesji przy ulicy Aleksandrowskiej. Gdy chłopczyk bawił się na podwórku, babcia poszła do domu, aby zająć się młodszym dzieckiem. Gdy wyszła z powrotem na podwórko, nie mogła znaleźć swojego wnuka. Poszła szukać go na drugą odgrodzoną część posesji. Tam w ziemi zakopana była beczka z wodą, tak zwaną deszczówką. I właśnie niestety w tej beczce babcia znalazła swojego wnuka. Natychmiast zabrała go do domu, zaalarmowała sąsiada, który z kolei wezwał pogotowie ratunkowe. Niestety pomimo ponad godzinnej reanimacji chłopiec zmarł. Sąsiedzi nie mają wątpliwości. Był to nieszczęśliwy wypadek. Ich zdaniem nie ma mowy o zaniedbaniu ze strony babci. No raczej ona się zajmowała tym wnuczkiem i pilnowała go, prowadziła za rękę. Tam nie można powiedzieć, że go tak puszczała i no. Widziałem, że było to dziecko. Blatało no tam z tą panią. Tutaj na podwórzu. Ale żeby taka tragedia się stała, to mi przez myśl nawet nie przeszło. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Prokuratura ma jednak inne zdanie i po uprzednim zatrzymaniu babci chłopca postawiła już zarzuty. Prokuratura rejonowa w Zgierzu przedstawiła 60-letniej kobiecie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 3,5-letniego wnuczka. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do zarzutów, złożyła szczegółowe wyjaśnienia u podstaw decyzji prokuratury. Legły ustalenia, z których wynikało, że powodem tragedii było prawdopodobnie niewłaściwe zabezpieczenie furtki prowadzącej do odgrodzonej części nieruchomości, gdzie znajdowała się beczka wkopana w grunt, przeznaczona na deszczówkę, wykorzystywana następnie do podlewania ogródka. O wyroku wobec babci zadecyduje sąd. Śmierć tak małego dziecka powinna być jednak przestrogą dla wszystkich. Chwila nieuwagi może okazać się tragiczna w konsekwencjach.
Życie na emeryturze to, jak niektórzy mówią, czas drugiej młodości. Wtedy właśnie warto realizować swoje pasje, próbować nowych rzeczy i dokształcać się. Dobrym pomysłem dla seniorów jest nauka obsługi nowoczesnych środków komunikacji. Świat idzie do przodu, więc trzeba za nim nadążać bez względu na wiek. W poniedziałek zgierscy seniorzy stawiali pierwsze kroki w obsłudze komputera. Bezpłatne szkolenia możliwe są dzięki współpracy władz miasta z lokalnymi firmami, z Komórem i Euronem. Każdy senior na czasie powinien posiadać umiejętności obsługi komputera i internetu, który ułatwia i usprawnia życie na wielu płaszczyznach. Bez wychodzenia z domu można robić zakupy, czytać codzienną prasę czy nawiązywać nowe znajomości. W 15-osobowych grupach zgierscy seniorzy zaprzyjaźniali się z komputerem. Zajęcia dotyczące obsługi komputera, ale głównie posługiwania się internetem. Chodzi o tak zwaną aplikację e-firma, e-urząd, e-bank, żeby ludzie mieli takie możliwości. Uczestnikami kursu w większości są kobiety. Do nauki zmobilizowała ich rodzina, wnuki lub dzieci za granicą, z którymi można porozmawiać na Skype'ie. Chcą bez wychodzenia z domu zarządzać swoim kontem, pisać, oglądać filmy czy robić zakupy. Bardzo chcę się nauczyć na komputerze, ponieważ dużo różnych wiadomości można się dowiedzieć. Wnuczkom nie chcę robić wstydu. Lata swoje robią, że umysł już nie pracuje taki, nie załapuje tak bardzo wszystkiego. No, nikt mnie nie chciał nauczyć, bo nigdy nie mieli dla mnie czasu. Z internetu przyszłam się nauczyć, no i nie wiem, co jeszcze muszę dokupić, czy coś muszę dokupić, czy nie dokupić, no nie wiem. No i właśnie... No bo podobno nawet na telefonie też można. Zainteresowanie programem nauki komputera jest ogromne. Do końca roku nie ma wolnych miejsc. Na pierwszych zajęciach prowadzący chciał przekonać uczestników do tego, że zarówno komputera, jak i internetu nie należy się bać, gdyż mogą bardzo przydać się w codziennym życiu. Na zajęciach od czego zaczniecie? No? Na początku chcemy się w ogóle dowiedzieć, czego od nas ludzie oczekują. Czego nie wiedzą, co wiedzą, bo niektórzy może mają troszeczkę pojęcia, niektórzy nie wiedzą. No wiadomo, nawet czasami podstawa obsługi klawiatury, myszki, zwykłego poruszania się po systemie. No ale potem wiadomo, chcemy nauczyć ich tworzenia dokumentów, pisania, korzystania właśnie z internetu bezpiecznego, na co zwracać uwagę, czego unikać, właśnie tak zwanego spamów, różnych dziwnych maili, które przychodzą właśnie wyłudzających pieniądze. Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu w szkole podstawowej nr 4 i trwają po 2 godziny lekcyjne. Jak zapewniają instruktorzy, dla tych, co przejdą cały kurs, komputer nie będzie już problemem. Warsztaty realizowane są dzięki porozumieniu miasta Zgierza z lokalnymi firmami z Komór i Euron. Straż Miejska każdego roku doprowadza do usunięcia kilkudziesięciu dzikich wysypisk, które na terenie naszego miasta wyrastają jak grzyby po deszczu. Mimo starań urzędników i permanentnej edukacji ekologicznej, problem powraca jak bumerang. Wyrzucamy odpady, gdzie popadnie, nie tylko na obrzeżach miasta, ale nawet w jego środku. Odrębnym tematem jest pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych. Teoretycznie można pozbyć się ich bezpłatnie, w praktyce pralki, wersalki i inne podobne niechciane już rzeczy zalegają tygodniami przy śmietnikowych pergolach. 2 razy w roku z taką częstotliwością odbywa się odbiór odpadów problemowych, w tym wielkogabarytowych, z terenu nieruchomości zamieszkałych, wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie Zgierza. Zdaniem mieszkańców to zdecydowanie za rzadko. Długo to już leży? No leży bardzo długo. Bardzo długo leży. Pod śmietnikami rosną hałdy odpadów, w tym różne mebli, dywanów czy łóżek. Świadczą o tym chociażby zgłoszenia od mieszkańców, które docierają do nas z różnych rejonów. Na osiedlu Spacerowa przy bloku 5 wielkogabarytowe śmieci zalegają od miesięcy. Podobnie jest na Kuraku tuż przy wieżowcach, ale i na innych osiedlach, gdzie wizytówkę stanowią m.in. stare kanapy, drzwi, szafki i fotele. Wszyscy to są jeszcze na wierzchu. Śmietnik to śmietnik, a jeszcze na wierzchu? No do czego to podobne? Lada chwila, już jest ciepło. Muchy, pszczoły i to będą roznosić. Z drugiej zaś strony mieszkańcy powinni pamiętać jednak, że odbiór takich odpadów odbywa się w konkretnym terminie i dopiero wtedy powinni wystawiać niepotrzebne przedmioty w odpowiednim miejscu. Niestety dziś jest z tym spory problem. Zgierzanie wystawiają odpady wtedy, gdy jest im wygodnie. Zbiórka na terenie miasta odpadów wielkogabarytowych, czyli mebli, tekstyli, zużytych opon i sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się od tego roku 2 razy do roku. Jest to teraz właśnie sezon marzec-kwiecień.
oraz październik. No jak wiadomo, teraz ten sezon odbioru wielkogabarytów trwa, w zależności w datach wskazanych w harmonogramie, z którym można się zapoznać na stronie internetowej miasta. Mieszkańcy mają nadzieję, że ich rejony załapią się jeszcze na kwietniową wywózkę odpadów wielkogabarytowych, bo następna dopiero w październiku. Może na święta zrobią. Poza oddawaniem odpadów problemowych pod śmietniki mieszkańcy mogą oddawać m.in. odpady wielkogabarytowe do tzw. PSZOK-ów, punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W Zgierzu znajduje się przy Barlickiego 3A. Rada Osiedla Proboszczewice-Ludźmierz od 20 marca do 10 kwietnia prowadzi coroczną wielkanocną zbiórkę żywności dla osób potrzebujących z terenu swojego osiedla. Akcja prowadzona jest już od 4 lat. Dotychczas skorzystało z niej blisko 40 osób. Pomoc dotrze do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych oraz osób żyjących w ubóstwie. Zbiórka odbywa się w 5 sklepach spożywczych znajdujących się na terenie osiedla Proboszczewice w specjalnie oznakowanych pudełkach. Średnio około 10 rodzin osób samotnych dostaje te paczki. Oczywiście jest to konsultowane z MOPS-em. Uzgadniamy to, komu te paczki trzeba wręczyć. Myślę, że trafia to do konkretnych osób. Organizatorzy zachęcają, żeby przy okazji zakupów dorzucić choć jeden dodatkowy artykuł i podzielić się z potrzebującymi. Najbardziej potrzebne są produkty o długiej przydatności do spożycia, jak olej, cukier, konserwy mięsne i rybne, słodycze, dżemy i przetwory owocowe. Warzywne. Przydadzą się też tradycyjne produkty, które trafią na świąteczny stół. My tą zbiórkę prowadzimy 2 razy do roku z okazji świąt. Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. No naprawdę są to duże ilości dla mieszkańców tych darów żywnościowych. Niektóre sklepy pomagają już od pierwszej edycji akcji. Większe zainteresowanie jest w okresie Bożego Narodzenia, przez okres Wielkiej Nocy jest mniej, ale tak każdy coś tam włoży, pomoże. A my zachęcamy do udziału w wielkanocnej zbiórce żywności. Jeszcze przed świętami dary trafią za pośrednictwem MOPS-u do najbardziej potrzebujących. Kwiecień dla wielu rodziców to miesiąc, w którym muszą podjąć ważną decyzję o najbliższej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczęła się właśnie rekrutacja do przedszkoli na przyszły rok szkolny. Jakie placówki wybrać? Jakie są kryteria rekrutacji? Do kiedy i jakie dokumenty należy złożyć? Takie i inne pytania zadają sobie teraz setki rodziców trzylatków. Elektroniczna rekrutacja do zgierskich przedszkoli potrwa do 13 kwietnia. W tym roku po raz pierwszy o miejsce w państwowym przedszkolu nie muszą martwić się już rodzice trzylatków. Od 1 września miasta i gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w publicznych placówkach wszystkim trzylatkom. W tym celu w Zgierzu zwiększono limit miejsc w przedszkolach. W ubiegłym roku było ich 1540, w tym roku planuje się uruchomienie dodatkowych 250 miejsc. Od września także powstanie kolejny oddział przedszkolny. Taką nowością jest to, że po raz pierwszy uruchomimy oddziały przedszkolne w szkole podstawowej nr 8. Będą to 4 oddziały, 2 w małym budynku obecnej szkoły 8 i 2 dodatkowe w budynku gimnazjum nr 3. W Zgierzu funkcjonuje elektroniczny system rejestracji i rozpoczął się 30 marca. Można ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 placówkach. Elementem spójnym dla wszystkich przedszkoli jest 7 odgórnych kryteriów ustawowych, branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wielodzietność, powyżej 3 dzieci, niepełnosprawność rodzica, niepełnosprawność kandydata, czyli dziecka, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dzieci, objęcie kandydata pieczą zastępczą, czyli rodzina zastępcza. W ustawowych kryteriach nic się nie zmienia. Inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o kryteria miejskie. Tu zaszła pewna modyfikacja. Na pierwszym miejscu najwyżej punktowane będą kryteria dotyczące dzieci realizujących program Nie Jestem Gorszy w Miejskim Przedszkolu nr 13. To są dzieci, które będą kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dzieci z rodzin zastępczych. Rekrutacja elektroniczna potrwa do 13 kwietnia. Wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zapowiadane na dziś ochłodzenie przyjdzie z jednodniowym opóźnieniem. Już jutro pogoda przypomni nam, że to początek kwietnia, a nie środek lata. Zimno będzie jednak tylko 2 dni. Zapraszamy na pogodę.
Jutro i pojutrze będzie wymagało szczególnej ostrożności od osób wrażliwych na duże wahania temperatur. Z dzisiejszych 20 stopni Celsjusza czwartek nie będzie cieplejszy niż 8 stopni. Sporo też popada, choć w trakcie dnia możliwe są też przejaśnienia. Bardziej pochmurny, choć podobnie mokry, będzie piątek. Termometry nie pokażą więcej niż 9 kresek. Noce także nie będą ciepłe. Temperatura będzie oscylować w okolicach zera. Kolejny temperaturowy szok czeka nas w sobotę. Temperatura wzrośnie w słońcu do blisko 20 stopni, choć możliwe będą także opady. Od piątku zacznie też rosnąć ciśnienie. W sobotę osiągnie poziom 1025 hektopaskali. I to wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Zaraz po nim zachęcam do obejrzenia ostatniego odcinka programu podróżniczego Alfabet Świata, w którym razem z Dariuszem Cłapą odwiedzimy Chiny. Na kolejną porcję informacji lokalnych zapraszam w imieniu Emilii Okupskiej w piątek o 18:30. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za chwilę. Witamy Państwa, Alfabet Świata z Panem Dariuszem Cłapą. Witam serdecznie, ni hao. Tak jest, jesteśmy w Chinach. Rzeczywiście możemy spotkać jeszcze mieszkańców ubranych właśnie w taki sposób? Tak, oczywiście. Myślę, że nie jest to na co dzień, aczkolwiek często ich ubrania, stroje gdzieś tam są podobne i nawiązują do tradycji. No cóż, trzeba by powiedzieć też tak, że my często to, co nosimy na sobie, to często po prostu ubrania chińskie, z czego nie bardzo zdajemy sobie sprawę, ponieważ chińska moda również w jakiś sposób ewoluuje i ewoluowała i to, co często jest przywożone z Chin, jest to moda, która u nich w tej chwili obowiązuje, a my często ubieramy się w tenże właśnie sposób. To może zacznijmy od tego, gdzie by chciał nas Pan zabrać, w jakie rejony? Chiny to tak ogromny kraj i no cóż, byłem tam tak dużo razy, że pewnie musielibyśmy takich programów zrobić z 10 albo więcej. Ale pewnie zaczniemy od Pekinu, czyli Beijing, jak to mówią Chińczycy, nie Pekin, czyli od obecnej stolicy. Ponieważ no, Pekin nie zawsze był stolicą.
Wiele, wiele rzeczy można pokazać w Pekinie. No, na pewno zaczniemy od placu Tiananmen, na pewno zaczniemy od zakazanego miasta, na pewno zaczniemy od... No cóż, właściwie to chyba będzie faktycznie początek naszej drogi, bo już się rozkręciłem i zacząłem za dużo wymieniać. Przeogromny plac, my kiedyś obeszliśmy go naokoło w nocy, więc rzeczywiście była to wyprawa. Do zakazanego miasta wchodzimy od strony placu Tiananmen, przeważnie, właściwie zawsze tak się wchodzi. Wstęp jest, trzeba powiedzieć, dosyć drogi. Natomiast jest to taka tendencja, że wszędzie w Chinach Trzeba płacić i te ceny nie są małe, jeżeli chodzi o zwiedzane obiekty. Natomiast plusem jest to, że na przykład możemy dostać informacje w języku polskim, czyli to jest taka informacja dźwiękowa. Płaci się za ten sprzęt za wynajęcie i płaci się dodatkowo kaucję. No i właśnie plus jest taki, że jest to w języku polskim. Cały teren, jak my to mówimy, zakazanego miasta jest przeogromny. Przeogromny. Więc tam nawet trudno byłoby na raz wszystko zwiedzić, tym bardziej, że jest on podzielony na różne części, na różne sektory. Więc jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście to zwiedzić w całości, należy, powiedziałbym, chyba wejść przynajmniej dwa lub trzy raz. My tak robiliśmy. Oczywiście najważniejsza część to są te pomieszczenia stricte przeznaczone dla cesarza, dla dworu. I tam wszędzie mamy obok sal, które miały swoje konkretne przeznaczenia, więc sale audiencyjne, sale, gdzie odbywały się narady, sale, gdzie mieszkała cesarzowa. Mamy też fragmenty, które były jakby przeznaczone dla rekreacji, dla odpoczynku. Były ogrody takie zrobione sztucznie, wzgórza, jakieś sztuczne oranżerie. Mamy mnóstwo schodów, którymi wchodzi się wyżej, bo tak to jest jakby zawsze skonstruowane, tak, że do każdej z sal, do każdych z budynków trzeba przejść po schodach. Są rzeźby, ptaki, które symbolizują różne rzeczy, czy to żółwie, mamy żółwie, czaple to taki podstawowy element zdobniczy, mamy miejsca, gdzie palono kadzidła, mnóstwo ciekawych rzeczy i myślę, że tutaj można byłoby dużo odpowiadać, można byłoby bardzo dużo opowiadać. Plac Tiananmen wiadomo, że kojarzy nam się głównie z tą, no powiedzmy sobie, nie, sprzed wielu lat, tą tragedią, jaka tam się wydarzyła. Jest to miejsce zgromadzeń, jest to miejsce, gdzie odbywają się defilady, gdzie odbywają się manifestacje pierwszomajowe, bardzo ważne w Chinach. Kiedy byliśmy 1 maja, miałem naprawdę wrażenie, jakby całe Chiny tam się po prostu, jakby całe Chiny tam się po prostu znalazły. No i oczywiście mauzoleum Mao Tse-tunga na tym placu. To jest taka ciekawa historia, ponieważ plac jest cały jakby chroniony, czyli trzeba przejść przez kontrolę, przez barierki. Wszystko, torby, aparaty fotograficzne trzeba zostawić w punkcie, no takim jakby takiej w szatni, miejscu, gdzie to się zostawia. I dopiero można wejść. I ustawiają się dwie kolejki, jedna po prawo, druga po lewo. Przechodzimy właśnie... A to tylko tego 1 maja? Nie. Mauzoleum możemy odwiedzać zawsze w określonych godzinach. Natomiast zwróciłem tutaj uwagę na pewne formy zachowań, tak? Czyli to, że musimy zostawić praktycznie wszystko, chociaż telefonów nikt nam nie odbierał i teoretycznie jakieś tam zdjęcie czy film można byłoby przynajmniej spróbować, aczkolwiek kontrola jest bardzo, bardzo ścisła. Można ewentualnie przynieść kwiaty, których leży naprawdę mnóstwo przed wejściem jeszcze do tej głównej sali, gdzie jest
gdzie jest mało, gdzie jest mumia. I po prostu podać, bo ten samemu się nie składa, tylko idzie się takimi dwoma jakby kanałami w prawo, w lewo. Można podać te kwiaty, ktoś tam je odkłada pod ścianę, gdzie jest taki pomnik jakby, tak. Więc no tak to się odbywa. Przeżycie niezwykłe, widać tą podniosłość chwili dla tych tłumów, które tam się przewijają. No to jest, zwiedzanie mauzoleum jest bezpłatne, każdy może wejść, oddać cześć przywódcy. Natomiast chciałem również powiedzieć o tym, że obok jest przeogromne Muzeum Narodowe. Byliśmy chyba na czterech kondygnacjach, byliśmy tam dwa lub może nawet trzy razy. Jest bezpłatne, jest również bezpłatne, z tym, że wszystko trzeba tak samo pooddawać, nie można tam wchodzić. Mnóstwo eksponatów, pewnie też jeden program by można poświęcić na to, żeby o tym mówić. Pekin jest przepiękny, jest wspaniale skomunikowany. Mnóstwo stacji, mnóstwo linii metra. I praktycznie teraz to troszeczkę zdrożało, tak, ale w dawnych czasach było to tak, że bilet kosztował, żebym nie skłamał, ale wydaje mi się, że około 3 zł, nawet niecałe 3 zł. I w zasadzie to mogliśmy jeździć na bardzo długie odległości, ile po prostu chcieliśmy. Natomiast... W tym metrze rzeczywiście tak ciasno jest, można tak powiedzieć? To zależy w jakiej godziny. W godzinach szczytu. No niestety jest to tak, że Chińczycy nie mają zwyczaju, tam są namalowane na posadzkach takie strzałki. Z dwóch stron trzeba wchodzić, środkiem wychodzić. Ale oczywiście w Chinach nikt tego nie przestrzega. Podjeżdża, więc pchają się i ci wchodzący, i ci wychodzący. Ciekawa na przykład sytuacja była w Singapurze, tam jest też podobnie, jest rozwiązanie, jest oznakowania są, kiedy metro przyjeżdża. Oczywiście ludzie tego przestrzegają, tak? Czyli środkiem wychodzą, bokami wchodzą przeważnie. Przeważnie. W chińskiej dzielnicy tak nie jest. Chińczycy po swojemu, tak. Oczywiście idealnie gdzieś tam jest w Japonii czy w Korei, bo tam zupełnie nie ma problemu. Tak jak są pokazane strzałki, tak staje, tak są drzwi otwierane i tak ludzie wchodzą i tak wychodzą. Także nie ma zupełnie żadnego gdzieś tam bałaganu. Czytałem, że nawet jest taki zawód gościa, który dopycha. W godzinach szczytu często... To już chyba po prostu są ludzie, którzy zatrudnieni są na stacji. Zawsze jest kilku... No, nazwijmy to takich jakby strażników, konduktorów, coś takiego. Kilka osób jest to potrzebne, tak. Więc dobrze. Przez całe centrum jeździ taka jedna linia metra, która jeździ jakby naokoło. Naokoło tego centrum, więc można się w najważniejsze miejsca dostać. Pekin jest takim miejscem, do którego na pewno łatwo się dostać. Gdziekolwiek byśmy byli. Wszystkie drogi prowadzą do Pekinu, moglibyśmy powiedzieć, natomiast trudno się nieraz z niego wydostać, jeżeli chcemy pojechać w określone miejsce, ponieważ jest tak dużo dworców i kolejowych, i autobusowych, że no jest to problem. Czy co, czuje się to bogactwo, nie wiem, jak pan tak opowiada? Mówię dlatego, że bogactwo tak, Pekin się bardzo zmienia. Właściwie z roku na rok wspaniałe nowe budynki. I tutaj ciekawostka. Kiedyś te stare takie hutongi, to się nazywa hutong, czyli takie dzielnice małych, wąskich uliczek, takich piętrowych domeczków, były burzone. No trochę, a teraz są odbudowane albo restaurowane, tak, te, które pozostawały. My, kiedy jesteśmy, zawsze lubimy mieszkać gdzieś tam w tych hutongach, tym bardziej, że są tam hoteliki, które mają lat 150 na przykład. I kiedy się wchodzi do środka, człowiek czuje się tak, jakby się rzeczywiście przeniósł w inną epokę. Czyli to jest świetne. Zamiast tych, nie wiem, jakichś nowoczesnych sieciowych hoteli. Poza tym zawsze jak się wyjdzie, to jest takie... A jak się śpi? Jak normalnie łóżko jest? Są łóżka. Są łóżka, ale przeważnie jest to tak, że wchodzi się, jest wewnętrzny dziedziniec, takie patio, parter, piętro, czyli wchodzi się po takim... zewnętrznym patio i na lewo, na prawo są wejścia do pokoi, czyli tak troszeczkę
inaczej. No i cały wystrój, czyli te wszystkie schody, poręcze, okna, drzwi są w takie piękne smoki na przykład, czy inne elementy ornamentyki chińskiej, często czerwone w takich właśnie kolorach, więc no, robi to wrażenie. Poza tym wychodzimy sobie, jest takie prawdziwe życie chińskie, tak, życie chińskiej ulicy, możemy iść dwa kroki dalej i kupić sobie dużą butelkę piwa za niecałe 2 złote, tak, bo mniej więcej tak to wychodzi, czyli taka butelka 0,7 czy 0,66 jakoś. Mhm. Więc takie są ceny. Piwo bardzo dobre, chińskie, bardzo różni się dostępne, od naszego na przykład tutaj? Lżejsze. Na pewno są lżejsze. Tsingtao to jest taka najbardziej znana marka, najbardziej szanowana marka chińskiego piwa. No i pewnie trzeba byłoby powiedzieć słów parę o kuchni chińskiej. Mhm. No nie ukrywajmy, to co jemy w Polsce to często nie jest żadną kuchnią chińską, ale to jest taka bardziej europejska chińska kuchnia. No i szereg zabawnych sytuacji, które niejednokrotnie się zdarzyły. Ja pamiętam w Kantonie będąc, czyli Guangzhou, weszliśmy do knajpy, no jak to zwykle, tak jak jest dużo ludzi, jak wygląda tak normalnie, nieudziwniona, to znaczy, że jest dobra knajpa. Weszliśmy, udało nam się stolik znaleźć. Pani nam podaje kartę, ale tam wszystko wypisane w tak zwanych robaczkach, czyli po chińsku. No cóż, próbujemy coś wybrać dla siebie. Podeszła pani kelnerka, mówimy, pokazujemy, że nic z tego nie rozumiemy. Pani nam pokazuje tam, że tam też białasy siedzą. Idziemy do tych białasów, czyli ja poszedłem, żona została. 2 razy mieliśmy przynajmniej taki przypadek. Raz zamówiliśmy po zupie. Mówimy, tak, oczywiście spróbujemy zupę na pierwszym. I 2 wazy oczywiście zamówiliśmy, tak. Więc pani kelnerka na nas popatrzyła, ale mówi, no proszę bardzo, tak. I stanęły przed nami 2 ogromne wazy zupy. No, oczywiście dodatkowo jedzenie pałeczkami. Co nie jest dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ już pałeczkami od dawna umiałem jeść, ale miałem jakiś zupełnie inny styl i wszyscy mi się przyglądali, jak ja jem tymi pałeczkami. Później okazało się, że ktoś mi wytłumaczył, że ta forma, w jakiej ja jadam, to się jakoś nawet specjalnie nazywa. Ale już nie pamiętam jak, w każdym razie jest to jakiś zupełnie inny styl, tak. Więc teraz naprzemiennie stosuję dwie formy, nie wzbudzam już zainteresowania wśród Chińczyków. Myślę, że z takich miejsc, do których warto by zajrzeć, bo znowu jest ich naprawdę dużo, no to jest na przykład terakotowa armia niedaleko Xi'an. A no to już jest na północy Chin. Czyli wydostali się Państwo w końcu z tego Pekinu? O nie, to wiele razy się wydostawaliśmy. Najlepsza forma to jest oczywiście samolot, tak? Ale jeżeli udajemy się do jakichś miast, które są blisko, albo takich, do których samoloty nie dolatują, aż trudno uwierzyć, ale są takie miejsca w Chinach, no to rzeczywiście musimy się zdać albo na pociąg, albo na autobus. Informacje, które nieraz pozyskujemy w internecie, okazują się nieprawdziwe. Mało tego, kiedy pytamy naszych przyjaciół Chińczyków, którzy nie mieszkają w Pekinie, albo na przykład byli w Pekinie raz, gdzie my byliśmy więcej, częściej w Pekinie niż oni, no to te informacje niestety są żadne. Natomiast oczywiście można się wydostać bez problemu. I z takich ciekawostek, które pewnie, do których każdy chciałby nawiązać czy zajrzeć, no to jest klasztor Shaolin i na przykład terakotowa armia, tak? Czyli żeby dostać się do klasztoru Shaolin, też musieliśmy jechać z Luoyang, takiej miejscowości, to był jeszcze szmat drogi. I cóż, no najpierw szukamy autobusu. Okazuje się, że my kupiliśmy wreszcie bilet na autobus, ale byliśmy nagabywani przez całe mnóstwo takich, którzy nas chcieli podwieźć za jakieś bardzo duże ceny, albo mikrobusy, albo taksówki. Wreszcie dostaliśmy to miejsce w autobusie i przyszła do nas jakaś pani, ubrana bardzo frywolnie. Myśleliśmy, że to jest jakaś znowu od taksówki czy od czegoś i gdzieś nas ciągnie. Więc my zareagowaliśmy tak, jak reagowaliśmy poprzednio. Później, jak wreszcie poszliśmy do autobusu, okazało się, że to jest pani konduktorka, która z nas ciągnęła, bo odjeżdżamy.
Shaolin robi nieprawdopodobne wrażenie. To jest przeogromny kompleks, kompleks świątynny, kompleks, gdzie odbywają się nadal ćwiczenia, gdzie odbywają się pokazy. Wieczorem był taki, nazwijmy to, wielkie ćwiczenie wszystkich tych ludzi, jeżeli nadal można ich nazwać mnichami, no to mnichów to były setki ludzi w kilku miejscach, którzy naraz ćwiczyli pewne układy bojowe z różnymi rodzajami broni, jakieś długie piki, takie długie topory. Obeszliśmy właśnie wszystkie te klasztory, łącznie z tym najstarszym. Jest rzeczywiście to, co widzieliśmy na filmach, czyli ta posadzka z takimi wgłębieniami, wybitymi stopami mnichów, którzy tam ćwiczyli. No i jest taki pokaz chyba godzinny, czy nawet półtora godzinny, długi dosyć, gdzie oni pokazują cuda, gdzieś tam po prostu latają w powietrzu różne skoki jakieś, robi to wrażenie. To jest oczywiście już takie odrobinkę komercyjne, tak? Ale ten właśnie fragment, kiedy oni wszyscy gdzieś tam chyba o godzinie 17 wyszli i zaczęli ćwiczyć takimi, nazwałbym to oddziałami, które liczyły setki ludzi, to byłem pod wrażeniem. Chcę powiedzieć tak, że od Shaolin wiodą jeszcze przynajmniej dwie drogi, gdzie można wejść na piękny szczyt, a na tym szczycie jest następna świątynia. Natomiast nam po prostu nie starczyło już czasu. Obiecaliśmy sobie, że jeszcze tam wrócimy. No cóż, świat jest tak duży, że nie wiem, czy nam się uda, ale warto. Tam pewnie, tak jak ocenialiśmy, kilka godzin by to zajęło, bo było dosyć daleko, ale wyglądało pięknie i pewnie świątynia z góry też wyglądałaby wspaniale. Do tego oczywiście często słyszymy takie typowe chińskie pieśni w różnych miejscach, więc robi wrażenie. Shaolin bardzo. My też będziemy zmierzać już do końca. Jeszcze może o jakimś miejscu, jakaś ciekawostka na koniec? Jakby pan coś przyszło na myśl? Oj, wiele. Rejs z przełomami Yangtze. Wybraliśmy statek chiński. Więc byliśmy oprócz dwójki Chińczyków, którzy przylecieli ze Stanów, byliśmy jednymi, nazwijmy to anglojęzycznymi, tak? Czyli tylko praktycznie z nimi potrafiliśmy się dogadać. Chciałbym powiedzieć, że tutaj można bardzo dobrze obserwować życie Chińczyków, czy jak oni się zachowują, tak, na co dzień. Te drzwi praktycznie oprócz naszych, to wszystkie były pootwierane i oni tak przechodzili od siebie, gdzieś tam sobie wspólnie, bo palenie jest niestety nagminne w Chinach nadal, więc oni sobie siadali gdzieś tam w progu, palili papierosy, jakieś tam pili piwo. Mieliśmy niewielkie balkoniki, więc ten taki pan był koło mnie, który właściwie rodzina wychodziła gdzieś tam coś oglądać, on prawie że cały czas siedział tam na tym balkoniku i pił piwo. Jeszcze jak ja wyszedłem sobie z piwem, to chciał oczywiście się tam stuknąć ze mną, ponieważ już, był troszkę nadwyrężony tym piwem, musiałem bardzo uważać, żeby to się źle nie skończyło. Takie ciekawostki właśnie z Yangtze. A chciałbym jeszcze powiedzieć, w jaki sposób uczyłem się w pewnym cudzysłowie języka chińskiego. Więc wróciliśmy gdzieś tam skądś do Szanghaju autobusem i ten autobus nie przyjechał na stację, z której wsiadaliśmy, więc to wzbudziło w nas pewną konsternację. Tak? Pan kierowca nie mówił ani słowa po angielsku, więc my pytamy o metro, a on nam tylko pokazuje, ja myślałem, że on nam pokazuje, że mamy tu koniecznie wysiąść i sobie pójść. A on nam mówi titie, titie, titie. Co to jest? I wreszcie zadzwonił do kogoś, kto mówi po angielsku. Ja mówię, on nas tu gdzieś na ulicy wysadza, chcemy na stację dojechać, nawet nie chce pokazać, gdzie jest metro. A ten pan mówi, przecież mówi wam titie, titie. Titie to jest metro, tak? Także taka ciekawostka. W zasadzie Chińczycy uważają, że wszyscy na całym świecie piszą po chińsku. Oni mają kilka języków, co najmniej kilka języków, ale wszyscy mają to samo pismo. Więc były takie sytuacje, że przyjechaliśmy gdzieś, nie możemy się dogadać, więc pani wpada na genialny pomysł, że ona mi napisze.
albo o swoim tam transporcie, jedzeniu czy zakwaterowaniu. Napisała i pokazuje mi, o! A ja nie rozumiem i tutaj już jest rzeczywiście problem. Kiedyś napisałem komuś ala makota, też nie odczytał. Ja mówię, u nas dzieci w podstawówce w 7 klasie potrafią. Niesamowity kraj, mnóstwo miejsc, do których warto by zajrzeć. Myślę, że tę podróż jeszcze powtórzymy.